Rozmowa polskiego Radia 24. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Pośle, Mirosław Suchoń. Będę artykułował. Nowoczesna. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie, dzień dobry Panie Redaktorze. Bardzo mi miło, dzisiaj piękny. Dzień, więc tym bardziej jest mi miło gościć po południu u Państwa w domach. Jak się zwykło mawiać, panie pośle, nie chwal dnia przed zachodem słońca, ale wszystko wskazuje na to, że przed zachodem słońca dobre albo bardzo dobre wiadomości do nowoczesnej i dla nowoczesnej napłyną. No, zobaczymy, bo tak jak wszyscy wiemy, nie ma co chwalić dnia przed zachodem, zachodem słońca. Pan redaktor zresztą nam to piękne powiedzenie tutaj przytoczył. Ja uważam, że trzeba spokojnie pracować, ostro pracować, trzeba robić swoje. Jeżeli człowiek robi swoje, to też jest doceniany przez innych i być może dzisiaj również taka forma będzie miała miejsce, ale zobaczymy. O czym mówimy, powiedzmy naszym słuchaczom, a no mówimy, proszę Państwa, o tym, że niewykluczone, że dziś klub poselski PSL, Europejscy Demokraci, jednego ze swoich posłów oddelegują do nowoczesnej, po to, żeby ta nowoczesna nie była kołem, a klubem poselskim jak dotychczas. Tego jeszcze nie wiemy, jak będzie, więc na razie, że tak powiem, na spokojnie. Natomiast ja przypominam sobie, kiedy Prawo i Sprawiedliwość zadziałało w taki sposób, żeby Polskie Stronnictwo Ludowe przestało być klubem parlamentarnym. I muszę powiedzieć, że wtedy Nowoczesna, jako jedna z pierwszych, o ile nie pierwszy, klub parlamentarny, zadeklarował wsparcie dla Polskiego Stronnictwa Ludowego. I właśnie obronę w taki sposób, że jeden z naszych posłów mógł wtedy wejść nie, do podróży. Ale PSL. ja tego ani nie krytykuję, ani nie neguję. Ja Dla mówię, mnie to jest to, zupełnie to jest... normalne. To są Absolutnie. ławy poselskie i generalnie jesteście posłami na Sejm RP, a nie posłami PiSu Nowoczesnej, KOPO, POKO, czy jak to się teraz nazywa. No to jest oczywiście absolutna racja. Natomiast trzeba pamiętać, że klub poselski, klub parlamentarny dysponuje zupełnie innymi narzędziami niż koło, więc oczywiście Dłuższe wystąpienia wystąpienia to jest raz, natomiast Samochód możliwość służbowy. możliwość składania gabinet. możliwość to zależy, jeżeli chodzi o wielkość gabinetu, to zależy od ilości posłów. Natomiast bo to jest przeliczane na metr, to myślę, że jest temat na inną audycję. Natomiast myślę, że najważniejszym jednak najważniejszą kwestią to jest jednak kwestia wystąpień długości. Wystąpień, po drugie, możliwości składania wniosków o informację bieżącą oraz wniosków o, o właśnie taką debatę parlamentarną na wybrany przez klub temat. I przez te trzy lata funkcjonowania w parlamencie muszę powiedzieć, że Nowoczesna wprowadziła do debaty publicznej kilka spraw ważnych z punktu widzenia Polaków właśnie poprzez te narzędzia pracy parlamentarnej. Więc absolutnie dla klubu poselskiego to jest bardzo Ale to bardzo istotna rzecz. I trzeba go utrzymać za wszelką cenę. To jest po że... to, żeby się nie dać zjednoczyć z Platformą, z pok To jest po to, żeby realizować misję, którą deklarowaliśmy w 2015 bardzo roku. Bardzo dobrze, że pan Wosło o tym mówi. Zaraz o tej misji będziemy mówić więcej. Nie, proszę tak. bardzo, proszę kontynuować. Nie? Tak, tak, więc, więc to jest oczywiście e, za pomocą tego typu narzędzi realizujemy wszystkie te nasze zobowiązania z kampanii wyborczej. Mało tego pokazujemy, w jaki sposób prawo i sprawiedliwość niszczy nasze państwo. E, jest to możliwe, ponieważ te debaty umożliwiają właśnie odpytanie, powiem kolokwialnie, przedstawicieli rządu czy nawet ministrów e, na tematy ważne dla Polaków wyprzedzając pewne fakty, będziecie głosować za wnioskiem POKO, znaczy to był wniosek Platformy, kiedy był składany, ale teraz to już POKO. Czyli nad wnioskiem POKO o odwołanie Mateusza Morawieckiego? Ja muszę powiedzieć, że jeżeli chodzi o wniosek POKO dotyczący odwołania Mateusza Przepraszam, Morawieckiego. Przepraszam czego, bo nie dosłyszałem? Klubu, klubu Platformy Obywatelskiej dotyczący odwołania Mateusza Morawieckiego, pana premiera, to oczywiście podzielamy argumenty, jak myślę, większość klubów, o ile nie wszystkie kluby, które. Poza prawem i sprawiedliwością, które są obecne w parlamencie, zarzuty są bardzo poważne, więc, więc myślę, że absolutnie ten wniosek należy poprzeć. Panie pośle, wy w tej nowoczesnej jacyś dziwni jesteście. Dlaczego? Bo uprawiacie masochizm polityczny. Pracujemy za dużo. Tak? Powiem nawet sado masochizm polityczny. Grzegorz Schetyna, który was pożarł, jest następcą, jeśli chodzi o konstruktywne wotum nieufności, na miejsce Mateusza Morawieckiego. Czyli wy chcecie tego kanibala wystawiać jako człowieka, który ma być teraz premierem? Ja po pierwsze muszę sprostować absolutnie, nikt nas nie pożarł. Jak pan redaktor wiedział, <laughs> ja, ja jestem nie, nie. w całkiem Mówię... w dobrej formie. Nie, panie pośle, ma pan rację. Czternaścioro... A właściwie czternaściorgu udało się przeżyć. To jest, to jest oczywiście w pewien sposób utrudnienie w tej działalności parlamentarnej. Natomiast ja Ale powiem, jakie to utrudnienie, panie pośle, pan nie przesadza. No Grzegorz, na jest... jest dobry: ludzki pan taki przygarnie, mówi, że drzwi są dalej otwarte. Po co się opierać? To już jest ten czas, kiedy na... trzeba powiedzieć tak, Tak, te... Grzegorzu, jesteśmy twoi. Na te zwierzenia. Natomiast trzeba pamiętać, że to. Część posłów, no trudno o tym mówić, ale taka jest prawda, że część posłów nowoczesnej, która deklarowała wyborcom Trwanie przy wartościach, walkę o pewne wartości yy, poszła i zaproponowała, że przejdzie. No to, to, to oczywiście. A trzeba... oni sami poszli i zaproponowali, no tak, czy to tak, ta tak, na tak, tak donosi, tak donoszą media. Panie ja... chce nam pan powiedzieć, że Kamila Gasiuk Pichowicz, która była w tej ósemeczce wspaniałych, którzy was opuścili zdradzili, pozostawili na pastwę losu, nie, nie oglądając to, to się była wstecz. siódemka, panie redaktorze. No tak, i jeszcze mi u którego wyrzuciliście dzień wcześniej, czy dwa. No, pan, <gry> Czyli jednak pan, No, Siódemka no. i jeden poseł, który był posłem w tym momencie już niezrzeszony. Nie, no tak, to jest o... bardzo istotne, no tak. No. No był niezrzeszony, znaczy był nowoczesny, potem był niezrzeszony, bo SMS-em go wyrzuciliście i błyskawicznie razem z tą siódemką, czyli razem ósemką nikt, zasilił poko. Nikt go SMS-em no nie wyrzucił. To tutaj jesteśmy w domu, a no, pan poseł mi siło, Piotr, mówi, że właśnie sms em jego wyrok tak. został Piotr, przypieczętowany. Mówi. Nie, to jest oczywiście... Bzdura absolutna. No każdy musi znaleźć gdzieś powód, jakoś uzasadnić swoje wyjście. No ale wracając no teraz jest... do rzeczy, chce mi pan powiedzieć, a właściwie naszym słuchaczom, że Kamila Gasiuk-Pichowicz, czyli wasza przewodnicząca klubu poselskiego-nowoczesna, była już, dodajmy, bo teraz Pudłowski Paweł zastąpił ją na tym stanowisku, ale będąc wtedy przewodniczącą klubu poselskiego-nowoczesna, przeszła do POKO. I sama się wpisywała na listę do Parlamentu Europejskiego na drugiej pozycji, tak? Znaczy, yy, proszę mi wybaczyć, ale ja nie do końca mam wiedzę na temat tego, co się stało po opuszczeniu naszego klubu yy, z panią posłanką. Pani posłanka, no przecież pani posłanka, jak pan ładnie mówi, jeszcze przyszła się pożegnać z wami emocjonalnie. Tak ktoś powiedział. I powiedzieć, do... nie no, zdjęcia były. Zdjęcia były. No... Przyszła i powiedziała, A, do zobaczenia. Zdjęcia. Mam nadzieję, że wkrótce będziemy wszyscy w pokoju. No, no, widzi pan, jakie to jest czasem, jakie życie pisze scenariusze. Ja muszę powiedzieć, że to jednak jest i ja to oceniam jako taka sytuacja, która nadwrężyła zaufanie do koalicji obywatelskiej która działa na korzyść prawa i sprawiedliwości, i myślę, że to też tak widzą Polacy, sądząc po tym, jakie otrzymujemy sygnały od naszych wyborców. Więc wracając do meritum dyskusji, muszę powiedzieć, że w polityce, panie redaktorze, kiedy człowiek startuje do parlamentu, deklaruje pewne wartości, zestaw wartości, deklaruje pewien zestaw programu. I muszę powiedzieć, że ten zestaw dzisiaj jest przy Nowoczesnej, i Nowoczesna chce go realizować. Obojętnie, czy będziemy klubem, czy kołem, nie no ma to znaczenia. Wracamy do genezy nowoczesnej. Wy powstaliście jako ruch oporu wobec Platformy Obywatelskiej znaczy z ruchem oporu to być może niewiele mieliśmy no, nie mam pana posła natomiast na pewno za Renę na, na czy pewno... kogoś innego tak, ale tak, mówię tak, o tak, tym że tak nie byliście... Nie <laughs> ale byliście w Oporze do tego co robiła platforma obywatelska mieliście dość afer platformy obywatelskiej mieliście sposób urządzenia platformy obywatelskiej dość a teraz mówicie że jednak no to trzeba koalicję obywatelską poszerzać widzę Katarzynę Lubnałę razem ze Sławomirem mirem w takim programie jak kawa na ławę i oni sobie tam, a właściwie ona jemu spija z dzióbka. Panie redaktorze, właśnie na tym polega cały mechanizm, w, powiedziałbym, udziałów we władzy w polityce, żeby mieć wpływ, na tym polega sukces, aby mieć wpływ na decyzje, które są podejmowane. I oczywiście... Trzeba mieć z tyłu głowy, idąc do polityki, wygrywając wybory, startując w tych wyborach, trzeba mieć z tyłu głowy taką myśl, że nie wystarczy głosów do tego, żeby samodzielnie realizować program, i trzeba szukać wtedy porozumienia. Jeżeli jest dobre porozumienie, to ono umożliwia właśnie powiedziałbym realizację dobrego programu, wynegocjowanego programu. Tam, gdzie nie będzie rzeczy, które skrajnie dzielą różne Podmioty, natomiast będą te rzeczy wspólne, które możemy dla dobra państwa zrealizować. No to jest właśnie to była koalicja obywatelska. No, no właśnie, ta koalicja obywatelska, jaki miała wspólny mianownik? No na przykład rzecz podstawową. Piss. Absurdalnie nie, absu, a, absolutnie. Kaczyńskich. Nie, nie. Absu, <noise> panie redaktorze, naprawdę, no tak, y, głęboko powiedziałbym, nie sięgamy. E, e, absolutnie wspólnym mianownikiem była powiedziałbym, taka y, otwarta, szczera miłość do samorządu. To w naszych programach, zarówno w programie Nowoczesnej, ale i innych naszych koalicjantów, było i jest absolutnie obecne. I myślę, że również, jeżeli chodzi A wie o wybory parlamentarne. Jeżeli, w Warszawie? Jeżeli, e, panie redaktorze, ja swoją miłość. miłość mam ulokowaną w Bielsku białej i muszę powiedzieć, że układa się doskonale. A wie Dzięki pan, jak się w Warszawie układa? Natomiast... Piszą o tym portale internetowe. No... Rozpisują się gazety, jaka to miłość, wzajemna i dobroć w ogóle. Ale to jakieś mamy konkretne nazwiska na myśli, bo ja mm -hmm. nie bardzo, jeżeli chodzi mm -hmm. o plotki, to ja powiem otwarcie, no to że konkretne nie bardzo. nazwisko, takie nazwisko, tak? które już chodziło na giełdzie nazwisk, jeszcze zanim Trzaskowski został prezydentem. Nie mam pojęcia, o czym pan dyrektor. Byłem pan, pan <grym> już mówi, dzisiaj ministrem, tak, teraz dyrektorem, tak, tak, nieźle jest. Taki... Panie pośle, mówię o Kropiwnickim. O. I co, i co z panem posłem? Ja no naprawdę... ale dał się pan no. nabrać, nie? Marcin Kierwiński. Ma zostać? Marcin Kierwiński rządzi całym Urzędem Stołecznym. Ja nie wiem, kto rządzi Urzędem Stołecznym. Jest taką szarą ale... eminencją i pomazańcem Grzegorza Schetyny. Ja, ja uważam, panie redaktorze, że to jest kwestia tego, w jaki sposób dokonuje się ta, to przejęcie obowiązków. Jeżeli osoby, są osoby, które chcą pomagać Rafałowi Trzaskowskiemu w sprawowaniu przez niego Urzędu Prezydenta, to ja uważam, że to dobrze, generalnie dobrze dla warszawiaków ponieważ mamy przykłady w całej Polsce, gdzie ludzie mający, znaczy próbujący wszystkim udowodnić, że mają monopol na rację, na wiedzę, dokonali bardzo wielkich zniszczeń. Więc jeżeli ktoś chce pomagać Trzaskowskiemu, to ja bardzo kibicuję, żeby to była pomoc, która, która właśnie dla warszawiaków będzie. Założyłem, że przez 100 dni o zaprzysiężenie nie powiem złego, niedobrego zdania na Rafała Trzaskowskiego. No tak, ale Ale zbiera mu się naprawdę solidicie, proszę mi uwierzyć. No więc ja, ja wiem, że wiceprezydentem jest Paweł Rabiej z Który trzeba przyznać i pochwalić pana Pawła Ta. Rabieja. Zachował się ładnie, lojalnie i wiernie, pozostał przy Nowoczesnej. Ja muszę powiedzieć, że, że też oprócz tych ważnych rzeczy, o których pan redaktor, to ja bardzo, ale to bardzo cenię pracowitość i takie merytoryczne podejście pana. Nie jest prezydenta bardziej merytoryczne Rabia, niż Trzaskowski. W udowodnił w komisji, zasiadając w komisji, że jest naprawdę. W bardziej merytoryczny niż Trzaskowski. No to już nim nie mnie oceniać i myślę, że ta Ocena jest z gruntu, będzie niesprawiedliwa, dlatego że każdy z nich. Dla Pabła Rabieja, tak, bo będziemy mu umniejszać z całą pewnością. Panie redaktorze, każdy ma kompetencje w, w różnych dziedzinach, swoje mocne strony, więc ja myślę, że taka ocena czy jest. Czy zadał pytanie, proszę wymienić w tej chwili mocne strony człowieka, o którym nie chcę mówić przez 100 dni, to by pan wymienił. Panie redaktorze, na pewno jest to człowiek. Otwarty Europejski. A to rzeczywiście taki, wszystkie atrybuty, żeby być prezydentem i ta, i... Wielkiego Europejskiego miasta. Przede wszystkim, przede wszystkim, Panie Redaktorze, moim zdaniem jest. Trzymam się zasady. Przez 100 dni nie rozmawiamy na ten temat. Nie, nie, ale nie, ale nie, nie jedno Ale nie. No, to zdanie. dwa właściwym zdania. miejscem. Paweł Rabiej podjął decyzję. Wła... Właściwym człowiekiem na ten urząd. Rafał Trzaskowski. Paweł Rabiej podjął decyzję, że wycofuje się z Komisji Weryfikacyjnej. Chciałby, żeby jego miejsce zajął kto? Dyskutujemy o tym. Sławomir Potapowicz. Tak, dyskutujemy o tym. Decyzje... Stołeczny radny, Warszawiak, Warszawianin, żeby mówić hiperpoprawnie. Bardzo, bardzo. Może warto dać mu szansę. Ja uważam, że Sławomir jest, Sławomir Potapowicz, pan radny, jest bardzo również pracowitym. Człowiekiem, który ma bardzo szeroką wiedzę, jeżeli chodzi o kwestie warszawskie. i może być bardzo niebezpieczny dla pokoju. Ja myślę, że on przede wszystkim niebezpieczny będzie przede wszystkim dla tych, którzy chcieli uwłaszczać się i krzywdzili ludzi, bo to jest człowiek znany z bardzo jasnych, żelaznych, moralnych zasad, znany z tego, że każde, każde jego działanie jest oparte o racjonalne, merytoryczne przesłanki. I to nie podobało się Platformie Obywatelskiej, z której go swojego czasu wykluczyła. No, Ja już nie chcę wnikać w kwestie dotyczące tego, kto, dlaczego i jak. No bo jeżeli będziemy je rozpatrywać, to nigdy nie pójdziemy do przodu. Jest jedna partia, która to cały czas w Polsce robi. Ta partia to Prawo i Sprawiedliwość. No, mówiłem, roz... że będzie ten wspólny mianownik, ale, ale, ale pan, przynajmniej ciągle, udało się na koniec. Ciągle rozlicza się Nie jeszcze nie po Jeszcze droga. koło, a nie klub. Ale wszystko to powinno się do godziny 19 zmienić. Bardzo dziękuję. Czas na serwis informacji. Dziękuję bardzo serdecznie. Wszystkiego dobrego.